słuchamy dzisiaj, tak. Słuchamy dzisiaj o różnych rzeczach. Tak, trochę muzyki mamy, ale przede wszystkim dużo mamy, proszę Państwa, na temat. Dlaczego prawdziwi naśladowcy Jezusa są nienawidzeni? Słowa, że Jezus wypowiedział zaledwie kilka dni, te właśnie, przed swoją męczeńską śmiercią, a podczas ostatniego wieczoru spędzonego z wiernymi apostołami ostrzegł ich. Cytat, tu jest z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować. To chyba nawet jest logiczne, prawda? Czyli Ewangelia Jana, przypomnę, 15 rozdział, wersety 20, 21. Ale dlaczego ludzie posłuszni Jezusowi i wzorujący się na Nim mieli być nienawidzeni? Przecież On poświęcał się dla innych, pocieszał biednych i niósł nadzieję uciśnionym. Biblia dokładnie wyjaśnia przyczyny tej nienawiści. Warto je poznać, by zrozumieć, dlaczego dzisiejsi naśladowcy Chrystusa muszą się zmagać z podobnym sprzeciwem jak On. Czyli dlaczego naśladowcy Jezusa są nienawidzeni? Nie to, że tam prześladowani mówią, że chrześcijaństwo jest prześladowane. Ja przepraszam bardzo, ale czy chrześcijaństwo to jest chrystianizm? To już nie jest. To już nie był chrystianizm w IV wieku. A z czym ci się kojarzy Sobór w Nicei, 325 rok? A szukaj, masz w internecie mnóstwo informacji na ten temat. Co się stało w roku 325? Dlaczego już nie było chrystianizmu? A no właśnie, szatan, diabeł jest Bogiem tego świata. On patrzy, on zawiaduje, on kieruje, on steruje. No i że ten szatan, diabeł nie śpi. Niech tym prowadzeniem będzie pieśń do Ducha Świętego. Przywołujmy jego wstawiennictwa. Także proszę Państwa, tutaj ludzie modlą się w różny sposób, ale chyba najlepiej modlić się swoimi własnymi słowami. Przeciwnicy mogą działać w niewiedzy. Przeciwnicy bywają zawistni, znienawidzeni, bo nie są cząstką świata. To znaczy bezpośrednio naśladowcy Jezusa Chrystusa nie są cząstką tego świata, o czym my tutaj trąbimy w tych naszych sąsiednich audycjach naszego radia. To KFM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. W Biblii, proszę Państwa, czytamy: nie miłujcie świata ani tego, co na świecie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset 15 czytamy. O jakim świecie mówił tu apostoł Jan? Chodzi o świat ludzi oddalonych od Boga i podlegających szatanowi, który jest Bogiem tego świata. Tutaj masz 2 Koryntian 4,4, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Czy pierwszy list Jana 5,19. Możesz czytać. Niestety, ja wiem, że ludzie mają problemy ze znalezieniem wersetów, ale jak ktoś sobie otworzy na pierwszej stronie, to będzie miał listę ksiąg. Spis ksiąg świętych. Świętych, czyli prawdziwych, bo to święty to nie znaczy, że jakieś cuda, jakaś otoczka średniowieczna dookoła niego dzieje się, ma miejsce. Ja dlatego troszeczkę może i współczuję w pewnym sensie Szydło, że ma syna księdza i on jej tam dopiero opowiada. A my tutaj z Biblii czytamy, proszę Państwa, my tu nic nie dodajemy, u nas nic ze średniowiecza nie ma. Jeszcze czego? Jeszcze czego? Także, niestety, ludzie miłujący ten zepsuty świat często mają wrogi stosunek do każdego, kto stara się przestrzegać zasad biblijnych. Swych apostołów Jezus Chrystus ostrzegł: gdybyście byli częścią tego świata, świat kochałby to, co jest jego własnością, ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego was świat nienawidzi. Ewangelia Jana 15,19. Tam był pierwszy Jana 5,19, a tu jest Ewangelia Jana 15,19. Z przykrością trzeba wiedzieć, że sług Jehowy rzeczywiście nienawidzi się za to, iż nie kochają szatańskiego świata pełnego demoralizacji, niesprawiedliwości i przemocy. I tutaj jak Szydło mówi, czy jakaś pani z Sejmu, to mogłaby się tutaj posłużyć właśnie moralnością świadków Jehowy, bo mają po prostu najwyższą. Tutaj firma T-Mobile się chwali, że mają najlepszy internet
wszystko najszybsze, że są najlepsi, co wcale nie musi być prawdą, bo oni są częścią tego świata. Natomiast tutaj my mówimy o świadkach Jehowy, którzy nie są częścią tego świata i nie chcą być częścią tego świata. I dlatego w Rosji ten Putin, jak ich załatwił, obrzydliwy dziad. Ale w sensie oczywiście widzisz jakim, duchowym, że nie rozumie ludzi pokojowych, że skoro są to ludzie pokojowi, to trzeba dać ich za wzór, proszę Państwa. Tak jak ja byłam w szkole, to kiedyś byłam też w technikum tutaj na Konopczyńskiego 4, no to w sumie to ja no nie byłam stąd. Ale teraz jak 40 lat mieszkam, to już teraz nie ma żadnego znaczenia. Ale pamiętam to, że taki kolega do kurczaczka podobny, blondynek, zawsze mnie stawiał jako wzór klasy, ostoja klasy. Także ja mówię to tylko tak na uboczu, że można być przykładem bez względu na względy, bo ludzie patrzą się, a że ta z Izraela przyjechała, a że Żydówką jest. To nie o to chodzi. A że ta jest Moabitką, a że ta jest Amerykanka, a że ta taka, a że ta Ruska. No. U nas nie ma takiej nienawiści, u nas omawiamy właśnie jak szatan działa. Z przykrością trzeba powiedzieć, że sług Jehowy rzeczywiście nienawidzi się za to, iż nie kochają szatańskiego świata pełnego demoralizacji, niesprawiedliwości, przemocy. Wielu ludzi szczerze pragnie zrobić coś, by ten świat stał się lepszy. Jednak wobec Jego niewidzialnego władcy są oni oczywiście, że bezsilni. Tylko Jehowa Bóg może usunąć szatana i na pewno to uczyni, niszcząc go doszczętnie, jakby przez wrzucenie w ogień. Objawienie 20 rozdział, wersety 10 i 14. Także widzicie Państwo, my tutaj mówimy, my tutaj trąbimy, że Bogiem tego złego świata jest szatan, ale ponieważ on jest duchem i on panuje nad nami, jest bardzo inteligentny, jest profesorem 6000, nie takim jak profesorzy z Uniwersytetu Warszawskiego, ograniczeni w pewnym sensie. On ma inteligencję nieograniczoną, bo zna ten świat od podszewki, to jest doskonały anioł, no nie archangiel, bo archangiel to był jedyny Jezus Chrystus, który z nieba przyszedł, natomiast szatan, diabeł, dlatego też jest Bogiem tego świata. Do czasu, dlatego, że miał sprawować władzę, miał kierować, zawiadywać, prawda, ale się sprzeniewierzył Panu Bogu Jehowie, wpadł w pychę. Pomyślał sobie, dlaczego ci ludzie tak Bogu służą Jahwe, czy nie mogą oni posłuszni być mi? I to jest to perspektywa. Ta jest jednym z kluczowych aspektów zniszczenia, znaczy się szatana, aspektów dobrej nowiny o królestwie, głoszonej przez świadków Jehowy po całej ziemi. My tu mówimy różnymi językami. Ja jak prowadzę teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, to ja potrafię mówić różnymi językami. Przypomina mi się tutaj moja nauczycielka mariańska z języka niemieckiego, od języka niemieckiego, która mówi, że jak pojechała do Niemiec, to podszywała się pod różne slangi, różne odmiany języka niemieckiego i że świetnie jej się to udawało, że ludzie, którzy tam tak wyglądają, a tak wyglądają, patrzą się na nią, a ona pięknie mówi tym slangiem, a inaczej wygląda jakoby. Także my to specjalnie tego nie robimy, tylko po prostu, proszę Państwa, po prostu jest to kanał edukacyjny. W nas to jest. Nie trzeba nic robić. Perspektywa ta jest jednym z kluczowych aspektów dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Królestwie, o Bożym Królestwie, głoszonej przez świadków Jehowy po całej ziemi. Zobacz, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 14. Są oni przekonani, że wyłącznie Królestwo Boga, to jest oczywiste chyba, przyjdź Królestwo Twoje, mówimy, czyli Jego rząd z Chrystusem na czele, zapewni ludzkości trwały pokój i szczęście. Mateusza 6 rozdział, wersety 9 i 10. Dlatego dalej będą ogłaszać nadejście tego Królestwa świadomi, że powinni bardziej zabiegać o uznanie Boga niż ludzi. Tak.
Czy się nad tym zastanawiałeś? Dlaczego Saul z Tarsu zwalczał naśladowców Chrystusa? 1 Tymoteusza, 1 rozdział, wersety 12-13. Czym się kierowali niektórzy wrogowie Jezusa? Marka, Ewangelia, 15 rozdział, wersety 9-10. Jaki stosunek do świata mają prawdziwi chrześcijanie? 1 Jana 2-15. Także przeciwnicy są wszędzie. Przeciwnicy mogą nawet, proszę Państwa, działać w niewiedzy, prześladując świadków Jehowy. Jezus, no, świadek Jehowy, to świadczy o Jehowie, świadek Chrystusa świadczy o Chrystusie, prawda? Jakie to proste słowo, a ludzie się dziwili, dlaczego to świadkowie? A kogo to? Czyli to świadkowie? No jeżeli oni Biblię do śmietnika wyrzucili, Jahwe wyrzucili, drugie przykazanie wyrzucili, że czwarte przykazanie o sabacie tym adwentystom spadło, a dziesiąte katolicy podzielili na dwie części, no to coś tu nie jest tak. Czyli Jezus powiedział uczniom, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia świętą służbę dla Boga. Ale postąpią tak, gdyż nie poznali oni ani Ojca Jahwe, Ojca Jezusa, ani mnie, czyli samego Jezusa. Ewangelia Jana, czytaj 16 rozdział, werset 2 i werset 3. Czytaj. I rzeczywiście, prześladowcy często twierdzili, że służą temu samemu Bogu, co Jezus. Jednak pozostawali pod wpływem fałszywych wierzeń i tradycji religijnych. Mieli wprawdzie gorliwość dla Boga, ale nie według dokładnego poznania. Rzymian, 10 rozdział, werset 2. Jednym z nich był Saul z Tarsu, późniejszy apostoł Paweł. No to są dzisiaj nauki o Trójcy, o piekle, o duszy nieśmiertelnej, o czyśćcu, fałszywe i pogańskie. To bardzo łatwo jest udowodnić. Ale komuś, kto ma pojęcie na temat historii, bo wiecie Państwo, jak to mówią, w dupie był, gówno widział, ale to trzeba mieć taką pojęcie na temat historii religijnej, historii, to co działo się z ludem Bożym, to co, bo wiecie Państwo, tam gdzieś o dalekich Chinach czytać, a nie mieć pojęcia o tym, co się tu dzieje, to ktoś ma pustą bańkę, nie? Nie po kolei w głowie. To będą mu chińskie sztylety biegały. Proszę Państwa, tutaj Muzeum Wojska niedawno było otwarte. Ja mówię entrance free, bo szło tak 4-5 Chińczyków. O nie, o free. To poszli do Muzeum Wojska. No to pewnie tam zobaczą sztylety chińskie. Wspaniałe. Saul należał do faryzeuszy, żydowskiego ugrupowania, mającego potężne wpływy polityczne i zwalczającego chrześcijan. Napisał potem, byłem bluźniercą, prześladowcą i człowiekiem zuchwałym. Byłem nieświadomy i działałem w niewierze. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, wersety 12-13. Ale gdy poznał prawdę o Bogu i Jego Synu, natychmiast dokonał w swym życiu niezbędnych zmian. Nie inaczej jest dzisiaj. Wielu przeciwników opowiada się w końcu po stronie prawdy, a nie jeden z nich, jak Saul, sam staje się obiektem ataku. Mimo to nie odpłacają oni złem za zło, lecz stosują się do polecenia Jezusa. Cytat. Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Mateusza 5:44. Świadkowie Jehowy czynią tak. Znaczy 5 rozdział, werset 44. My tak skracamy, żeby, proszę Państwa, to nie trwało aż tak bardzo długo, dużo czasu, żeby to nie zajęło. Świadkowie Jehowy, jak idą głosić Ewangelię o Królestwie, to też szyfrem zapisują. Mieszkanie zamknięte nie było. Mężczyzna, kobieta przyjęła traktat, przyjęła strażnicę, przyjęła przebudzić się. Czasopismo, króciutko podyskutowała, dzieciątko miała na rączkach. Powiedziane jej było, że szkoda życia każdego człowieka. Ma pani dzieci. To takie kobiety interesują się też przyszłością. Nawet może polityką, chociaż niekoniecznie mężczyźni bardziej. Przeciwnicy bywają zawistni. Wrogami Jezusa, mówimy tu o szyfrze, w notatkach u świadków Jehowy, tak. Wrogami Jezusa kierowała często zawiść. Rzymski namiestnik Poncjusz Piłat był świadomy, że naczelni kapłani wydali go Jezusa, czyli Jezusa z zawiści. Zawiści. Marka 15:9-10. Także oczywiście, że tam żadnej sprawiedliwości ani standardów nie było się co doszukiwać. Podobnie i dzisiaj może być różnie, że tu ciemna uliczka jest, od Saskiej odchodzi,
też ktoś kogoś trzepnie, ciemno jest, nie ma świadków. Gdzieś w Blue City też takie ciemne, ja sama byłam świadkiem, jak tam ochroniarze też napadli, osoba była przestraszona po prostu, żeby ją wyprowadzić bocznym wyjściem, bo mogą skopać tam, gdzie nie ma kamer, mogą pobić, tak jak i policjanci, to tym bardziej prymitywni ochroniarze z Blue City. Także była policja, oczywiście była interwencja, bo ja nigdy nie mówię o jakimś zajściu, gdzie czy policji nie było, czy to mniej znaczące było. U nas najciekawsze rzeczy pod słońcem. Ja to w ogóle tam, gdzie nie jestem, to ciągle coś się dzieje, ale mi to powiedzieli też, że jak ja jestem gdzieś tu czy tam, to coś się dzieje, a no właśnie. Jestem taką laleczką, że jak się ją ukłuje, no to milion osób ginie. Są takie filmy przecież, to przecież ja tu nie zmyślam. Jestem pod wpływem, nie lubię bardzo dużo filmów oglądać, chociaż mamy teraz 150 kanałów i będziemy mieli jeszcze więcej. Przecież ja tego wszystkiego nie będę oglądać, bo większość to są już przerobione bzdury. Tak samo jak i te trójce, piekła, czyśćce, jajeczka, przecież jajeczko to malowano już w starożytnym Egipcie, dawno przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. W sensie mówimy przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo nie wynika z chrystianizmu. Wprowadzone było przez sług szatana, diabła. O niewolnikach dzisiaj wspominałyśmy. Czyli, proszę Państwa, czego ci żydowscy dostojnicy religijni tak zazdrościli Chrystusowi? Bo z zazdrości go zabili. W nocy przyszli, niestandardowo, bez świadków, bezprawnie, całkowicie, wbrew prawu. Jakby ustanowili sobie prawo, a postąpili wbrew prawa. I kapłani, i podburzeni świeccy przywódcy. Czego ci żydowscy dostojnicy religijni tak zazdrościli Chrystusowi? Między innymi popularności, którą cieszył się u prostego ludu, traktowanego przez nich ze wzgardą. Dzisiaj to samo jest. To samo. Nawet jak byłyśmy u tego Filipiaka, proszę Państwa, to ten facet, on gdzieś tu z Gosławia jest, też zaczął już dzielić ludzi na lepszych i gorszych. No to więc z czym się nam kojarzy firma Orange? Z czym się nam kojarzy, proszę Państwa, coś takiego pomarańczowego, może nie różowego, tylko pomarańczowego. No Janek Witek, tutaj w świętej pamięci jak umarł, no to powiedział, że z żydostwem. Nawet nie omieszkał się pokłócić z takim facetem, proszę Państwa, z Orange, który tutaj zadzwonił na infolinię. Janek Witek siedział w toalecie i mówi, że bardzo pilna sprawa. Ja mówię, Janek, wyłaź z tej toalety, bo tu dzwoni. Jaka firma? Firma Orange. No to Janek Witek, jest to nagrane w internecie, El Mercedes, proszę oglądać, gadał godzinę, ale mi się tak ze 25 minut udało nagrać. No ja patrzę, cholera, ciekawa rozmowa. Ten zaczął mówić na tych z Orange, że to jest firma żydowska, że jesteście złodziejami, że jesteście oszustami. No i ten facet zaczął się bronić, w sensie, bo to może był jakiś świeży pracownik, może to był jakiś młody, on nie miał pojęcia, przez kogo jest tam kierowany, sterowany i tak dalej. No i to bardzo długo ta rozmowa trwała. No, rozmowa przy patelni, bo tu u Janka Witka na patelni były pety. One się suszyły. Janek Witek, jak nie miał pieniędzy, dochodził tu po Saskiej, zbierał pety do patelni i suszył. I ta patelnia i te pety i to wszystko to jest jako wizualizację tej rozmowy z firmą Orange w naszym radiu. To KFM, bo dokończy ta Barbie Baby Lunch to Mextra. Oto ten Filipiak, proszę Państwa, tak może za jasno lśni, ale to jest jakiś dowód, że proszę Państwa, facet się uwziął na jakąś babkę i na nią krzyczał, proszę, zestresował, proszę Państwa, jakąś babkę, że nawet kobiety powiedziały, proszę Pana, dlaczego Pan przez 2 godziny tę kobietę atakuje, że ona ma brudne garnki, bo już u niej w domu pewnie był, że ona mieszka na Pradze, czy południe, czy północ, gdzieś na Pradze, bo już ją zna. No to takie mobbingowanie to jest okropne. Alior Bank też dużo gada, oferuje, dzwonią do ludzi. Żadnych pożyczek nie dają. Niech Państwo nie dadzą się nabrać. To są oszuści. Filipiak, no to właśnie to.
Moneyman też daje pożyczkę bezpłatną do 2000 czy tam 1500 na miesiąc, na dwa, a to jest nieprawda, bo oni chętnie biorą 500 zł za miesiąc. Lichwę. Ekstra Portfel, też oszustwo. Jeszcze nawet, proszę Państwa, było oszustwo w Forcie Wola, jakiś Ekstra Portfel, że firma nabrała ludzi i wyniosła się z tego Fortu Wola. Fort Wola też zlikwidowany. Bardzo dobrze. Tutaj, proszę Państwa, mamy tak. No, że na budowie, że to są żule, bo to przeklinają. Dobrze. No. A jak u tej Basi blok moherowej też przeklinają. I kurwa i pedą. Czy na ulicach tu w Warszawie tramwaj. Obrzydliwe. Jakoś tak ludzie z Niemiec, z Ameryki, z Hiszpanii są bardzo grzeczni. Czy z Anglii, Ameryki, Białej są grzeczni. Ale to dziadostwo jest rozpuszczone jak dziadowski bicz. I uprawia rechodupstwo. Od środy przez czwartek, piątek, sobota i dzisiaj niedzielę. Niech się cieszą, deszcz leje. Bardzo dobrze. Tak. Jezusa zabili. Mówimy tu o zabiciu Jezusa. Tak. Z mądrości Jezusowych kpili. Rekordy już były. Bohater był jeden. Tak, że zabili Jezusa. Tego bohatera. Tak. No i teraz, proszę Państwa, garnki firmy Filipiak. Garnki, kupcie garnki firmy Filipiak, proszę Państwa. O co chodzi? No, myśmy dostały prezent. Garnki już sobie kupiłyśmy w firmie Filipiak, proszę Państwa. Ale w sumie to my mamy tu z Kasady. Kasada jest lepsza. No to, no mamy co mamy, to jak mamy, to mamy. To status wysoki, prawda? No ale przecież my nie będziemy tu się dzielić, że... Tak jak ten z firmy Filipiak, facet, mówi, och, bo on tutaj ma stałych klientów, to są ludzie bardzo szlachetni, bardzo zacni, potem jakaś druga klasa gorsza, a trzecia najgorsza. No a po czwarte tę babkę to obgadywał cały czas, że ona jest z Pragi, że ona w brudnych garnkach, że ona ma pozardzewiałe garnki, że ona mięso na metalu gotuje, że metal przenosi się rakotwórczo na mięso, na nią, a my chcemy zdrowo żyć i tak dalej, i tak dalej. No to przecież takie nerwowe mobbingowanie, tam jeszcze tylko policji brakowało, jak budu dudu, żeby to tak nagrać, oni dlatego boją się nagrywać tego, wiecie Państwo. To jest właśnie, są różne mafie w szatana diabła, różne grupy takie oszustystyczne. Biblia mówi pięknie, nie idź za tłumem w złym celu. Biblia mówi pięknie, nie idź za tłumem w złym celu, bo tłum najczęściej jest zły. Jeżeli, proszę Państwa, Bogiem tego złego świata jest szatan, jeżeli świat jest zły, no to tłum jaki będzie dobry? Tym bardziej zły. Dlatego Biblia mówi nie idź za tłumem w złym celu, czyli Biblia ogólnie tłum określa jako zły, pejoratywnie. Biblia o świecie mówi, że Bogiem tego świata jest szatan, przypomnę, ale w sensie pejoratywnym Biblia o świecie się wypowiada. Bo ktoś mówi, o, człowiek światowy, no to może być w sensie niby pozytywnym, ale raczej w sensie negatywnym z punktu widzenia biblijnego. Bo tutaj ludzie chcieli Pana Boga urobić, owszem, nawet sami katolicy, przekazanie drugie wyrzucić, że dziesiąte podzielono na dwie części, a czwarte przemieściło się. No bo to wiadomo, jak w jednym miejscu coś się ruszy, prawda, to jest całość. Jedno przekazanie jest za drugie, drugie za trzecie, jedno za wszystkie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Także proszę Państwa, proszę być z nami, u nas najciekawsze rzeczy. Znienawidzeni, bo nie należą do tego świata. Właśnie. Przeciwnicy bywają zawistni. Tak. Poza tym, tych niektórych drażniło przykładne życie sług Bożych. To jeszcze i to może być przyczyną, że świadkowie Jehowy są uczciwi, że nie kradną i pod krawatem pięknie są ubrani, a tamci są pod krawatem z tego świata i kradną. I stąd te firmy oszustystyczne, te firmy pożyczkowe. No, także Moneyman, tutaj było napisane Moneyman, przypomnij sobie szybciutko, też daje Ci pożyczkę, oferuje, ale on Ci tej pożyczki nie da darmowej, bo on Ci wolałby dać taką pożyczkę, żebyś 500 zł na ten miesiąc, jak pożyczasz, zapłaciła. To po co Ty masz płacić 475 dokładnie, po co Ty masz płacić 500 zł miesięcznie, kobieto?
tylko żeby teraz wydać. Ja wiem, że ten kurczaczek, dziecko, on mnie tutaj rai, proszę Państwa, ten kurczaczek, żeby jemu zapłacić, żeby jemu, no to ja już po prostu nie mam sił, no już jemu tyle tu popłacałam, proszę Państwa, popłacałam, nawet byłam w tej oszustystycznej firmie, proszę Państwa, Plus, i ta babka do niego mówi, no przecież myśmy we trójkę, tam jeszcze klienci byli inni, słyszeli, że nie ma takiego numeru, nie ma takiego numeru, i ta babka, dziewczyna Zauza z Plus, zamiast powiedzieć, proszę zadzwonić na infolinię i się spytać, jaki jest pański numer, prawda? I ewentualnie podam jeszcze e-mail na windykację, bo to on na tej infolinii też poda. No to proszę się kontaktować, to nie ma takiego numeru, ona nie widzi żadnego numeru, siedzi przed komputerem, ona nie widzi takiego numeru, ona nie widzi takiego numeru. Także proszę Państwa, no płacą dziadowie pieniądze i to młoda taka, głupio, chytra, najmądrzejsza, potworek. Albo mało tego, na jubilerskiej, w firmie Plus. Firma Plus to mi się w ogóle nie podoba, bo jak ktoś chce sobie jakiś telefon wybrać, sprawdzić, kupić, to oni chcą od razu 1000 zł zaliczki. 750, 1500, czy jeszcze więcej. Czyli to jest takie, wiecie Państwo, oj, nie wiem jak to określić. Wcale się nie zwrócą. Proszę Państwa, ja teraz na Orange też dziecko przeniosło z Orange karta na Orange abonament. To ja 2-3 razy po 50 zł wpłacałam, a ta karta była trochę czynna, trochę nie była czynna, przyjmowała te 50 zł, podczas gdy ona nie powinna przyjąć tych 50 zł. Nie powinna przy tych 50 zł. Jeżeli już przeszło na abonament, jak oni to robią? Jak wy to robicie? To jest firma oszustystyczna, która tylko patrzy, że na twoje potknięcie, no bo ludzie nie mają czasu sprawdzać cyfr, nie mają czasu no dopilnować wszystkiego, jak to się mówi. A oni wykorzystują to. Także to jest nieuczciwe i od razu wam podpowiada, a przypomina, że teokracja Jahwe dawno się skończyła. Teokracja Jahwe dawno się skończyła w roku 70 naszej ery. Mamy bardzo dużo wykładów na ten temat. Jak Państwo się udacie do Świadków Jehowy, to jak wam dadzą miliony wykładów do słuchania, to wy się zasłuchacie. Tak, tak, że Bogiem tego świata jest szatan diabeł i ten świat czeka kara, widzicie Państwo, nawet świeckie przysłowie jest takie, co wisi, nie utonie, prawda? Kara musi być, kara musi być. Także widzicie Państwo, karę poniosą wszelkie religie tego świata, które w Apokalipsie 18 rozdział noszą miano, mają nazwę Babilon Wielki, Babilon Wielki, Babilon Wielki. Także gdy nadaje nasze radio, to KFM Euroconcita Barbie Baby Langstrom Extra, to KFM Euroconcita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, tutaj jeździ po Saskiej Kępie, ludziom nie daje żyć karetka. Ja tu nawet przygotowałam, proszę Państwa, taką rozpiskę, że wiecie Państwo, głowa radziecka, głowa mała, że takie, o, to dziecko, jak ono tak lubi jeździć po świecie, to niech sobie jeździ, o, o, to są te numery właśnie, tak, to są te numery, Państwo, zobacz, jakie to ciekawe. Ale numer, jakie to ciekawe, Państwo zobaczcie. Tak. Będziemy omawiać, proszę Państwa. Będziemy omawiać. Jaki numer? Ja mówię, słuchaj dziecko, masz to jeździć sobie po świecie, będą ci wpłacać na ten twój T-Mobile, nie martw się. Z Plusa nic nie bierz, tam z Orange też nic nie bierz, bo to są oszuści, złodzieje i na zabywacze, proszę Państwa. Nagabywacze czekają na potknięcie człowieka, żeby kogo okraść i oszukać. O, niech Państwo zobaczy. Ale numer, Boż. Ale numer, Boż. Radio to KFM Euroconcita Barbie Baby Langstrom Extra. Także Państwo zobaczą, jakie to my mamy. O, mówią pajęczyca T-Mobile. Pajęczyca T-Mobile. Państwo zobaczą, jaka pajęczyca. Tak, jest ciemno dzisiaj, dajmy ciemniej. Kto ma, będzie mu dołożone, kto nie ma, będzie mu zabrane. Mówią pajęczyca T-Mobile.
T-Mobile. Państwo zobaczą. 52, 11, 40, 12, 38, 24, 44, 80, 09, 28, 03. To mi się tak śmiać chce, tak jak Radio Maryja mówi. 03, tam gdzieś na końcu jest. Powtarzam, T-Mobile. 52, 11, 40, 12, 38, 24, 44, 80, 09, 28, 03. A powystawiać te numery, to ten kurczaczek pojedzie w świat, bo tak, matka krzyczy, konflikt pokoleń, no dziecko nie może, ucieka, dobrze, nie ma, no to jedzie. Mama mówi, to musimy teraz tą rentę załatwić. Nie, dziecka ucieka, nie ma, no to masz renta, jest renta. T-Mobile Polska, Pajęczyca S.A., ulica Marynarska, 12, łamane na 68,93. No i teraz, proszę Państwa, co to jest? Aha, Warszawa, to jest 02-674 Warszawa. No, Pajęczyce rozpracowałyśmy. I jeszcze na 20. Dawidek ma, Dawidek. 20, 10, 30, 19, 57, 77, 77, 80, 09, 35 i tam jeszcze jest, proszę Państwa, coś, 35 i tam coś jeszcze jest, 85, dobra, no to to jest, proszę Państwa, jakie to ciekawe, no, tutaj te inne, Orange, to wiecie Państwo, Orange to... Też jest na Orange 28 itp. I tamte. No. Że strasznie to jest ciekawe, Państwo zobaczą. Strasznie to jest ciekawe, że dom zastawiony, proszę Państwa. Dom jest zastawiony. Także proszę być z nami. No, bujaj się, Fela. Straciłaś przyjaciela, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro. Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Może jeszcze przeczytam ten Orange. 28, 11, 40, 12, 41, 10, 68, 00, 00, 14, 98, 82, 34. Tu jeszcze coś, aha, adres, Aleje Jerozolimskie, 160, 02, 320, 6 Warszawa. Także widzicie Państwo, ile tego tu jest. Ile tego tu jest. To jest więcej. 20, 10, 30, 19, 57, 77, 77, 80, 09, 35, 85 i 56, 93. Także, proszę Państwa, żyć i nie umierać i wpłacać, Pajęczyca, proszę Państwa, i taka Pajęczyca napadła cały świat ludzi, trzeba płacić i nie ma wyjścia. O, oto Pajęczyca. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, razem, bądźmy razem, bądźmy razem. Także, proszę Państwa, podałam wszystkie jego te kody, bo przecież już nie daję rady. Oh. Także, proszę Państwa, nadajemy tutaj w największej wiosce na świecie. W Rechodówkach Warszawa. Państwo zobaczą, nasza krowa biedna się przewróciła, zwierzątka się powywracały. Chodź, chodź, moja kochana. Ja wiem, że dzisiaj jest bardzo zimno. Dzisiaj jest bardzo zimno na świecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Bardzo zimno jest na świecie. Nie chodzimy li tylko w berecie. Bardzo zimno jest na świecie. Nie chodzimy już w berecie. O. Radio to musi. O.
zimowe tateczki i idzie, proszę Państwa, już zima. Czyli radio Tok FM Euroconchita, Barbie Baby Langström Extra. 34 dopiero minuta filmu, a myśmy już tyle tutaj Państwu powiedzieli. Zapraszam.